tym odcinku zobaczymy, jak powstaje karabinek Grot czy pistolet Vis-100. Zaczynamy! Fabryka broni Łucznik w Radomiu to ważny kawałek historii polskiego przemysłu. Produkcja rozpoczęła się tu jeszcze przed II wojną światową, bo w 1925 roku. Produkowane tu były kultowe pistolety Vis czy karabiny szturmowe AK. Ale z marką Łucznik kojarzą się także maszyny do szycia czy maszyny do pisania. Po niemal 100 latach zakład w Radomiu nadal produkuje uzbrojenie dla polskich służb mundurowych, a my postanowiliśmy sprawdzić, jak taka produkcja wygląda. W fabryce broni Łucznik Radom produkujemy broń małokalibrową. Naszym produktem flagowym są karabinki szturmowe z rodziny MSBS, modułowego systemu broni strzeleckiej Grot, jak również z rodziny karabinków Beryl. Naszym głównym odbiorcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Produkujemy na potrzeby obronności naszego państwa, ale to nie znaczy, że to jest nasz jedyny odbiorca. Dostarczamy nasze wyroby również do wszystkich pozostałych formacji mundurowych, do Straży Granicznej, do polskiej policji. Proces seryjnej produkcji zaczyna się w Wydziale Mechanicznym. To tutaj z magazynu przywożone są m.in. profile, pręty i arkusze stali oraz aluminium. Z profili aluminiowych powstaną takie komponenty jak łoże czy płaszcz karabinka. Pręty po cięciu zostaną przekazane do dalszej obróbki. Zostanie z nich wykonana lufa. Na maszynie do cięcia wodą z kolei przygotowywane są m.in. okucia, zatrzaski i denka magazynków. W tym momencie widzimy wycinanie szkieletu pistoletu Vis-100. W prętach następnie wykonywane są głębokie otwory. Obróbka odznacza się wysoką precyzją i niską chropowatością. Nabój z lufy musi bowiem wylecieć z określoną prędkością. Po obróbce na maszynach CNC lufa przekazywana jest do kuźniarki. W procesie kucia wykonywany jest przewód lufy wraz z komorą nabojową. Idziemy dalej. W kolejnej maszynie spręta o wadze 58 kg wykonywana jest tuleja ryglowa. To trudny detal, który wcześniej był obrabiany przez 6 maszyn. Teraz wykonuje się go w tym centrum obróbczym wyposażonym w funkcję dłutowania i przechwytu. Przechodzimy do obróbki części, z których wykonany jest pistolet Vis-100. Wyfrezowany został kształt aluminiowego szkieletu. Powstał kabłąk, prowadnice pod montaż zamka, rękojeść, a w procesie dłutowania kwadratowy otwór pod magazynek. Zamek pistoletu wykonany jest ze stali. Na wydział mechaniczny składa się aż 8 hal produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesny park maszynowy. Żeby wykorzystać jego potencjał, fabryka wykonuje również zlecenia dla podmiotów zewnętrznych z rynku cywilnego oraz innych fabryk Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W naszym parku technologicznym posiadamy ponad 70 centrów sterowanych numerycznie oraz ponad 130 maszyn konwencjonalnych. Oferowane usługi w ramach dostępnych technologii dotyczą w głównej mierze obróbki metali. Przygotowane w dziale mechanicznym detale trafiają następnie do działu obróbki cieplno-chemicznej. Tutaj zyskują ochronę antykorozyjną, odporność na ścieranie. W procesie czernienia nadawany jest m.in. efekt wizualny. Podczas hartowania stal zyskuje odpowiednią twardość, zachowując przy tym własności mechaniczne. My przechodzimy do działu montażu. Tu widzimy, jak montowany jest karabinek Grot. Na lufę wciskany jest zatrzask bagnetu. Na płaszczu karabinka zakładane są okładki napinacza oraz prowadnice. Dalej odbywa się montaż mechanizmu spustowego. Montowane jest suwadło i karabinek składany jest w całość. Na stanowisku obok w pistolecie Vis-100 lufa montowana jest w zamku. Zakładane są także przyrządy celownicze. W ramach kontroli jakości sprawdzane jest ryglowanie naboju. Kontrola jakości to bardzo ważny etap produkcji. Odbywa się ona po wykonaniu każdej operacji na detalach. Po zmontowaniu karabinka sprawdzany jest wygląd zewnętrzny, działanie, a także kompletność montażu. Kontrolę przechodzi każda sztuka broni.
Na koniec wykonywane są testy na strzelnicy. Oprócz uzbrojenia dla polskiego wojska i innych służb mundurowych, fabryka broni Łucznik w Radomiu produkuje również broń na rynek cywilny, zaopatrując przede wszystkim Polskę, ale również rynki zagraniczne, w tym Stany Zjednoczone.